Witam Was wszystkich na moim kanale, ja jestem Mac i dzisiaj sobie sprawdzimy The Last of Us Remastered. I wiem, że to nie jest ta najnowsza wersja Part 1, ale ta wersja akurat była bardzo tanio na PlayStation Store, więc postanowiłem kupić tą. Tym bardziej, że właściwie to jest ta sama historia, oczywiście grafika nie taka sama, tam jest grafika poprawiona w Part 1. Ale z punktu widzenia opowieści, historii nic tutaj nie stracimy. Ja przeszedłem tą grę już na PlayStation 3, kiedy ta gra została wtedy wydana. Na PlayStation 4 grałem kilka razy, ale nigdy nie przeszedłem tej wersji, także to też będzie w sumie dobra okazja dla mnie, by ukończyć tą grę na PlayStation właściwie 5, ale to jest ta sama wersja z PlayStation 4. Dobrze. To zacznijmy od prologu, poznajmy historię Joela i jak to się wszystko zaczęło. Oczywiście na początku zamknę się, a potem trochę pokomentuję. To jedziemy. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Początek gry, jak widzicie, jest bardzo rodzinny. Śpi dobrze, szkrabie. Wakey, wakey, czas wstawać. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? Co się dzieje? O co chodzi? Jak zwykle o to samo. Zombie. Nie ma sygnału. Linia przerwana. Powiem wam szczerze, że pomimo tego, że to jest gra z PlayStation 3, to kurde, dobrze wygląda. Cholera! Zapomniałam mu jej dać. O, laurka. Tra-ta-ta-ta. Tu nic nie ma. Więc wychodzimy. Tato?
O, nieznana infekcja. Ta. Widać, że infekcja zaczęła się trochę wcześniej. Tatusiu? Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już, mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Wow. Oczywiście jak zwykle, koniec świata. Tato! Stary, gdzie jesteś? Co się dzieje? Zombie się dzieją, malutka, zombie się dzieją. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. To jego telefon. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Odzwoń, zaraz będę. Gdzie on jest? No pewnie poszedł do roboty, no. Nie chcesz się dołożyć do rachunków, to... Zaraz to tam gdzieś było. Pies umilkł. Gdzie byłeś? Sara! Nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu! Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu! Jimmy! W porządku. Jimmy, nie podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób! Idź, idź! O Boże! Zabiłeś go! Tak się traktuje sąsiadu? Rozumiesz mnie? Tak. To mi chodź. Chodź. Okay. Ty się podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Chodź, cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy z tobą. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zaraźcie pasażytem czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakrą. Tommy! Tak. Przepraszam. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. A tu coś się stało. To farma Luisa. Mam nadzieję, że skurczę będę wrócić. Na pewno. Jesteśmy chorzy? Nie.
Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Z nami też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Mogliście. No i co? Pandemia, oczywiście korki. Cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? No co jest, kurwa, dawaj! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to, kurwa, było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże! Skręć tutaj! Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. A! O nie! Nie możemy się tu zatrzymać, to... przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! Ouch. Tatusiu? Hej! Hej! Wracaj, skarbie, wracaj! Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. Jedzie to mocno. Musimy uciekać. Osłaniaj nas. Chodź, łąko. Trzymaj się mnie. No to lecimy. Tato. Nie żyję. Boję się. Joel, uważaj! Zamknij oczy, skarbie! Biegnij! Ci ludzie się palą! Nie patrz, Sara! Dobrze. Dlaczego oni to robią? Patrz na mnie, skarbie! Szybko! Nie żyję! Będziemy na wszędzie. Chodź, za momencik! Pełno. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! Ruchy! To przyjdzie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Tylko Tommy! Spotkamy się tam! Szybko! Jeszcze kawałeczek! Już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej!
Potrzebujemy Stać! Pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Strzelam! Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Proszę, nie. O nie. Sara? Przestań rączki, Skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj mnie. Wiem, że boli, Skarbie. Nic nie będzie, nie zasypię, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, Maleńka, proszę. Wiem, Skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Strata dziecka zawsze boli. Mam syna. Już sobie nie mogę wyobrazić. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. No to zaczynamy właściwą grę. Tylko 20 lat później. Zaraz, moment. Miły poranek. Drinka? Nie, nie chcę. Drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za.
No to idziemy w miasto, kochani. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Fajne życie w takim mieście, nie? Godzina policyjna i te sprawy. No, przynajmniej nie ma zainfekowanych. Dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. Ta, na pewno. Widać, że Joela wszyscy to znają. Zakładam, że praca na zewnątrz jest raczej niebezpieczna. Oczywiście możemy się tylko domyślać, dlaczego. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do zwiększenia i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. To już trzeci tydzień. Nic nie poradzisz. To jakaś jebana ściema. Ci ciule w mundurach na pewno nie chodzą głodni. Mów ciszej. Pogięło cię? Nieważne. W dupie to mam. Niech mnie aresztują. Przymknij się. Tak. Nie chcesz podskoczyć władzy, bo możesz źle skończyć. Powiem wam, że ta gra naprawdę dalej dobrze wygląda. Ręce za głowę, kurwa. Raz. Przeskanuj. No tak, on się zabierdzi fajnie. Ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Fajne miasteczko, nie? Fajny klimat. A gdzie Mark? Nie słyszałeś? Złapali go na fałszowaniu kartek na żywność. Jezu. I co mu zrobili? A jak myślisz? Skatowali go, a potem gdzieś zawlekli. Od tego czasu cisza. Kretyn. I co on sobie myślał? Ma rodzinę. Zrobił to dla nich. Ta? I jak na tym wyszedł? Na co się patrzysz, dupku? Roni, zamknij gębę. Cześć, Joel. Nie szukamy kłopotów, okej? A słusznie. Joel ma respekt w mieście. Wali mnie to. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdziemy bez problemu. Tylko spokojnie. Jedź dalej. Czego to szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Świetniki! Joel, chodź, wyjemy stąd. No to wiejemy. Uwaga!
kontrolny Idziemy. Numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zamknięty. To łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? Apteczka. Zamkną wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Hej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą z Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? Marlin? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? To nie myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Ach, ci wojskowi zawsze się muszą... Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Ten gość jakiś popularny chyba jest. Wszyscy go szukają. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. No to co, jedziemy? Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. Ojejku, tajne przejście. Jezu, ale tu wali. Nie powinni tu wrzucać, czego popadnie. Cały czas leżą tu nasze plecaki. O, pistolecik mam. Mała ulica. I nie zawaham się go użyć. Latarka, okej. Można sprawdzić, co tu mamy. Ale że nic Podsadzisz nie mamy, mnie? To idziemy dalej. Dobra, dobra, spoko. Gotowy? Tak jest. Chodźmy. Uważam. To podchwytliwe pytanie. No dobrze, słuchajcie, to wydostaliśmy się właśnie z miasta i chyba na razie tutaj zakończę odcinek. Ja nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. Myślę, że dzisiaj jeszcze będę miał kolejny materiał. Tak, to widać. Także historia Last of Us jest jedną z lepszych, naprawdę super, to dopiero początek. Pamiętam z czasów PlayStation 3, świetnie się w to gra, trochę skrydanki, trochę strzelania, świetna historia, jak powiedziałem. Także
Tak. Kolejne materiały niedługo na kanale. Mam nadzieję, że lubicie taki content. Jeżeli tak, oczywiście prosiłbym o lajka. Oczywiście subskrypcje mile widziane. Jeżeli lubicie takie filmy właśnie, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Musi być gdzieś tutaj w okolicy. I widzimy się w następnym wideo. Cześć!